podstawie określonych przez Komendę Główną Policji wymagań Instytut Technologii Bezpieczeństwa Muratex przygotował nowy zestaw przeciwuderzeniowy, który wejdzie na wyposażenie policjantów etatowych i nieetatowych oddziałów prewencji, biorących udział w zabezpieczeniu rozgrywek UEFA Euro 2012. W skład zestawu wchodzi kamizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze przedramion, ochraniacze nóg, ochraniacze ud oraz rękawice przeciwuderzeniowe, wykonane z surowców najnowszej generacji oraz według trendów światowych producentów tego typu wyrobów. Zakładanie zestawu rozpocząć należy od ochraniaczy nóg, stanowiących ochronę kolana, goleni i śródstopia wraz z kostkami. Mają budowę wielowarstwową, na którą składają się tkanina z włókien trudnopalnych w kolorze czarnym, spieniony materiał o zamkniętych komórkach oraz profilowane kształtki półelastyczne z tworzywa ABS w kolorze czarnym. Regulacją obwodu ochraniacza i dopasowanie go do nogi użytkownika zapewniają paski z gumy i taśmy technicznej zakończone odcinkami taśmy samoszczepnej, czyli popularnym rzepem. Zastosowany układ zapięć zapewnia stabilizację ochraniacza na nodze. Kształtki półelastyczne połączone są z pozostałymi warstwami ochraniacza za pomocą nierdzewnych nitów i podkładek. Lewy ochraniacz nogi jest lustrzanym odbiciem ochraniacza prawego, a w celu łatwiejszego ich rozpoznania na wewnętrznej powierzchni nogi prawy, podobnie jak i na pozostałych podwójnych elementach zestawu. Następnie należy założyć ochraniacze UD, również o budowie wielowarstwowej z tych samych materiałów. W górnej części ochraniacza przyszyte są dwa podwójne paski z taśmy technicznej zakończone odcinkami taśmy samoszczepnej, służące do mocowania ochraniacza UDA do pasa głównego użytkownika. Regulacją obwodu ochraniacza i dopasowanie go do uda użytkownika zapewnia pasek z gumy i taśmy technicznej przyszyty do elementu z tkaniny powlekanej PVC, zakończony odcinkami taśmy samoszczepnej. W dalszej kolejności należy założyć ochraniacze przedramion, chroniące ręce od nadgarstka do łokcia włącznie. Standardowo ochraniacze te mają taką samą budowę jak wcześniejsze elementy, a wszystkie miękkie części wykończone są lamówką trudnopalną. Regulacją obwodu ochraniacza i dopasowanie go do ręki użytkownika zapewniają dwa równoległe paski z gumy i z taśmy technicznej, zakończone odcinkami taśmy samoszczepnej. W części osłaniającej łokieć znajduje się dodatkowy pasek z gumy umieszczony w pośrodku osłony łokcia, tworzący obwód zamknięty, ułatwiający zakładanie i zdejmowanie ochraniacza oraz zabezpieczający go przed sunięciem się w przypadku odpięcia taśmy samoszczepnej. Główny element zestawu przeciwuderzeniowego stanowi kamizelka z ochraniaczami barków i ramion oraz kołnierzem ochronnym zamocowanym na stałe. Chroni ona przód tułowia od ramion do pachwin oraz krocza, tył tułowia od ramion do nerek, szyję oraz barki i ramiona. Jej głównym zadaniem jest minimalizowanie skutków uderzeń niebezpiecznymi przedmiotami. Kamizelka jest kompatybilna z przedmiotami i połączona z nimi plastikowymi zamkami. Wykonana jest z materiałów wymienionych wcześniej, a w jej głównej części wmontowana jest dodatkowo twarda płyta z tworzywa PVC. Kołnierz ochronny kamizelki posiada regulację obwodu poprzez taśmę zakończoną klamrą wykonaną z tworzywa sztucznego. Dodatkowo z przodu kołnierz mocowany jest do korpusu kamizelki za pomocą zapięcia z taśmy samoszczepnej. Regulacją obwodu ochraniaczy i dopasowanie ich do ramion użytkownika zapewniają zamontowane w części dolnej ochraniaczy paski z gumy i taśmy technicznej przełożone przez metalowe ramki. W dolnej części ochraniacza przyszyte są odcinki taśmy z zamocowanymi ramkami metalowymi. Na końcu, po zapięciu wszystkich pasków, zakładamy pięciopalcowe rękawice ochronne, wykonane z czarnej skóry, wykończone od wewnątrz dzianinową podszewką z zawartością srebra, która niweluje skutki oddziaływania potu. Według danych Komendy Głównej Policji zakupionych zostało 5,5 tysiąca zestawów, których dostawy powinny zakończyć się w marcu 2012 roku.